Cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Felicjan, a to jest oczywiście Mars i dzienniki wojenne. Dobra, musimy się dzisiaj, z tego co pamiętam, to musimy się zająć przeciwnikami, którym trzeba lekko Nie chcę dokopać. stać Znaczy pałki. właściwie już dokopałem im, z tego co już pamiętam, mi się przypomniało. Dokopałem tym gościom i wiecie dlaczego tak wolno mi to szło? Nie zauważyłem w poprzednim odcinku, ale to było widać. Że po prostu nie wiem dlaczego przyłączyło mi się na starą broń. Starą, czyli pierwszą jaką w ogóle miałem. Nie tą, którą dzierżyłem od jakiegoś czasu, już właśnie ten młot, który w tej chwili ty widzicie. Tylko zwykłą starą broń, więc mieliśmy drobne problemy, by tutaj ponawalać. Ale dało się to wszystko jakoś przejść i ich pokonałem oczywiście, ale widzę, że się zespawnili jeszcze raz i musimy im dokopać znowu. Dobrze, że tutaj na siebie nasz i ten. Ojej, no. Nasz tutaj kamrat wziął na siebie gniew tego psa i pozostałych tutaj ludzi. Myślę, że za chwilę powinniśmy temu psu dokopać. Chociaż widać, że to jest standardowy, jest witewny, bo on w ogóle nie dość, że ma inne barwy, to strasznie zajadliwy w walce jest i to mi się nie do końca podoba. No ale przynajmniej dokopaliśmy im po raz drugi. Szkoda, że nie dowiedziałem się dopiero teraz, że tamtędy nie wejdę do sand, przynajmniej w tym momencie. Więc będziemy musieli troszeczkę naokoło iść, żeby się do tego sandu dostać. A więc przy okazji będziemy mogli przyjść sobie do Charity, która prawdopodobnie będzie już miała informacje dotyczące ruchu oporu. I mam nadzieję, że już nam coś powie i będziemy stanie ruszyć się dalej względem fabuły i ruchu oporu. Serum, trochę mało tych rzeczy tutaj mają, szczerze powiedziawszy, bardzo malutko. No ale dobra, nie ma co wybrzydzać. Undercity, nie, Undercity to w tej chwili nie za bardzo. I ruszamy z powrotem, nie będziemy się już tutaj czasowo tracić, zobaczymy tylko czy nie. O, jest strażnik, no proszę bardzo. Kolega chce tutaj dokopać. Żeby mu dokopać, no to dokopiemy mu spokojnie. Ale unika trochę tych ciosów. Dobra, ale na szczęście, zanim nasz tutaj kolega wrócił, już zdążyliśmy dokopać porządnie temu sterownikowi i on już sobie tutaj leży i nie ma co sobą zrobić. I my tymczasem udajemy się, nie w tą stronę w ogóle, ale przynajmniej ten strażnik już nie będzie nam przeszkadzał. A to jest dobre, to jest bardzo dobre, że ten strażnik nie będzie nam przeszkadzał, bo co za tym idzie, no nie będziemy zbytnio stratni. Sand tutaj zaraz będzie nasze. Ten gościu tam nic nam na razie nie powie. Na razie przynajmniej, bo nie wiem czy później nie będzie takiej opcji, żeby z nim rozmawiać. No ale póki co idziemy do naszej. Wow! Koledzy tutaj znowu sobie przybyli. Trzech ich jest tutaj, no ładnie. Ej no! On jeszcze ma zaklęty, znaczy elektryczną broń. Ole się udało teraz. No nie! Na krytyka się udało ładnie zebrać. Wounded, no proszę. Zostawcie mi tu kolegę. Dobra, jeden rozwalony. No, jeszcze mi unikają tych uderzeń. To jest niezbyt fajne jak to robią. Dobra. Już dwóch rozwaliliśmy. No i trzeci również padł, więc nie było większych problemów specjalnie z nimi. Chociaż w takim troszeczkę niefajnym miejscu nam tutaj padł. W takim miejscu, gdzie chillowo trochę kamera jest i ciężko jest nakierować właściwie na niego, by go wykończyć tym wysysaczem serum. Ale mamy przynajmniej tutaj trochę surowców z nich i w ogóle wszystkiego co się da to maksujemy. Możemy w takim razie wrócić już do Sand, gdzie czeka na nas gdzieś tam Charity. Zobaczymy co dalej się stanie właśnie względem fabularnie w Shadow Lair. Bo mam nadzieję, że coś ciekawego wybuchnie, znaczy wybuchnie, coś wyniknie z tego ciekawego. Tierwil. No nie wiem, no sam nie wiem czy w sumie przystąpienie do ruchu oporu. Nie, no w sumie przystąpienie do ruchu oporu jest dobre, bo
Przynajmniej staniemy naprzeciwko tutaj technomancerom, którzy oni są przede wszystkim chyba odpowiedzialni za tą wojnę, która wybuchła tutaj na Marsie, no, przeciwko tam Aurorze i komuś tam jeszcze. Oni są chyba właśnie główną przyczyną tego. Charity? Roy, honey, you're gonna be so proud of good old Charity. I found the Resistance, or at least a way to get in touch with them. They have an informer in a bar in the north neighborhood, a guy who organizes arena fights. He'll probably have to earn his respect before he trusts you. He seems kind of twisted, but you're a big boy, right? Good enough for you? Yeah, you really are the queen of the city. Huh. Seeing as this kind of contact can go south any second, I think we better hurry. Yes, that's a good idea. Miss Charity, thanks for your help. Call me Charity like everyone, kid. And don't worry, I'm glad I could help. Later. No i dobra, nasza Charity tu się trochę postarała, myśmy jej oczywiście podziękowali, musimy się dodać, tak jak się okazuje, również do slumsów, gdzie chciałem iść już wcześniej. No ale na szczęście nie mogłem tego zrobić, bo tam było jakieś zamknięte przejście i tymczasem wróciłem się do Charity, która powiedziała również nam, że mamy udać się do slumsów, więc nie będę musiał dwa razy do tych slumsów biegać. Więc to dobre, że wróciłem tym razem, gdzie ja jestem w tej chwili. Pewnie gdzieś koło Merchanta zdaje się. I tutaj. Tutaj idziemy, no już jestem koło Frugality, no to lajtowo. Już będziemy udawali się do slumsów, gdzie nie wiem co na nas czeka w tej chwili. Na pewno jakaś pewnie poważniejsza rozmowa z obozem, ruchem oporu. I zobaczymy co dalej. W slumsach, w biednej dzielnicy, w której mogą przebywać ludzie bez papierów. Znaczy mogą. Muszą, bo innej miejsce na to nie ma. Innej opcji, znaczy się, przepraszam. A tutaj na razie żadnych przeciwników nie ma. No bo po co? O Tranquility. Ja go szukałem wcześniej. Wiecie, on już się przedostał do slumsów. I jest w tym barze. Może on jest jednym z ludzi, który należy do ruchu oporu. Czegoś tu więcej nie ma. Szukajmy tutaj właśnie wszystkich. No nie, niestety nic nie było. Myślałem, że może coś tam ci uchodźcy powiedzą mi. Może a propos zabójcy monet, z monetą, bo gościu no jest jednak osobą, która tutaj trochę miesza. Ci cały czas tutaj leżą. Musimy się udać tutaj do tego baru, do którego wcześniej tam gdzieś wchodziłem, ale wyszedłem od niego od razu, bo to nie był w ogóle cel mojej misji. Ale tymczasem musimy tutaj przeszukać cały teren w poszukiwaniu właśnie tego ruchu oporu. Czy ewentualnie jeszcze znaleźć Tranquility, który może też nam coś jeszcze tutaj pomóc. Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj również. Zobaczmy co z tą bramą. Nie, niestety nie mogę jej otworzyć w żaden sposób. I'm just out for a stroll. Dobra, nie mogę tędy wejść. O, jest Tranquility. Może on nam coś pomoże w ogóle. About the Resistance. Dobra, dziękuję. Sprawdzę to. Gościu nam powiedział ogólnie, gdzie się tutaj spotykają, co tu się dzieje. No i szybko dowiedzieliśmy się, jakie jest hasło do wejścia do środka. Nie ma. No, they can no be right. No i okej. I co tu się będzie działo?
A tu się jeszcze napije, skoro będą rozmawiać. Bo z pewną pewnie rozmawiać. Something. I can't just stand around twiddling my thumbs. You look sincere, and we need people like you. You, on the other hand, don't count on it. I can't take the risk. The technomancers are too unstable. Marco, we should maybe talk to the others before deciding. After all, he could be useful to us with everything he can do and all. Judy, I just tried to talk things over with the others as much as possible, but I said no. This man is dangerous. I don't trust him. Great. I can understand being paranoid can help in your kind of situation, but you're going a bit far. Please, Roy, let me try and convince them that you're an honorable man. Just give me some time. Wow, co to było w ogóle? Co się dzieje? What was that? An explosion, but not one of ours. That wasn't an explosion. Only a fluid overload could make that kind of noise. The technomancers again. We should get out of here. That kind of noise will bring a patrol straight here. Let's go, kid. Now or never. I... Roy, sorry. See you soon. Take it easy, kid. Dobra, ogólnie chodzi o to, że naszemu bohaterowi, Royowi, nie chcą zbytnio zaufać, bo jest jednak pewnego rodzaju technomancerem. Więc na razie nie wdrożyli nas do swojej społeczności. Natomiast chłopak bez problemu dostał się do nich, bo jest jednak osobą, której trzeba pomóc. Tutaj się znajduje jakaś eksplozja, którą żeśmy usłyszeli i odczuli w sumie jako tako, więc udajemy się tam od razu, no bo innej opcji w tej chwili nie mamy. No i zobaczymy, co będzie dalej. Stąd nasz Roy stwierdził, wow, trochę tu tego jest. Nasz Roy stwierdził, że przyczyną tego wybuchu nie jest jakiś tam granat czy coś tego typu. To mógł spowodować tylko spowodować to silna magia. Coś ten deseń mówił. Więc jest to prawdopodobnie jakiś technomancer, tylko jaki to ja nie powiem wam. Bo sam nie wiem. O Jezus, są tu wszyscy. No. Wszyscy na mnie. Dobra. No. Stubaniec. Cyk. Będziemy w niego strzelać, bo to jest najlepsze rozwiązanie. Dobrze. Bardzo dobrze. No i udało nam się wszystkich rozwalić. Wow. Jak mnie ściągnął skubaniec. To nie było zbyt fajne. Znowuż. Jak to mają zwyczajnie, czyli technomancerzy robić. No nic ciekawego właściwie tutaj z nich nie wyleciało. Ale byłem, nie wiem czego tutaj byłem w tej chwili świadkiem. Co to było? Jakaś wojna strażników z kim to będzie? Z opozycją? Czy to nie wiem, są po prostu jacyś zwykli bandyci? No trudno stwierdzić samemu. Na pewno tego nie ocenię, bo nie jestem w stanie, nie mam informacji. Właśnie co to ma być? Tylko serum, no spoko. No to musimy się udać w stronę tego dziwnego wybuchu. Zobaczymy, co tam takiego ciekawego się znajduje. Przepraszam, że tu ugryzę kawałek krówki, bo mnie tak już korci. Uf, już widzę tutaj ten wyłom w ścianie, ole kozacki. Wow,
Wow, wow, wow, co to za kobieta? Zaraz, zaraz. Mary? To jest ta technomancerka. Mary. No ludzie. Co ona tu robi? Co tu robi ta kobieta? Nie no, nie wierzę, no co? Po co ona tutaj w ogóle przyleciała? Znaczy ja wiem, że ona na nas poluje czy coś, ale co, co się stało właściwie? No, chyba się wyładowała. Between your legs? You thought a weak woman would never come after you, didn't you? Mary, Mary. Like you said, your master didn't give us a choice. You're exhausted and really worked up. I feel weak. But when I got here, I was full of anger and power. What has happened to me? You had an overload you couldn't get rid of. Young technomancers are almost never told about things like that. It makes it harder for them to escape. You were alone and all that power took over. Now you're empty. You should rest. I feel awful. Like I've been ripped to shreds inside. I'm going to get some medicine. I'm going to end your suffering. Nie, to pierwsze raczej jest fajniejsze. You need help. I'll go find some medicine so you can recover. To overload to jakiś coś w rodzaju przeładowania. No nasz bohater stwierdził, że ogólnie Mary stała się ofiarą jakiegoś jakby przeładowania, właśnie czegoś takiego i musimy jej w tej chwili pomóc, bo jest po prostu zmęczona i właściwie po co ja biegłem, skoro mam health injection packa przy sobie, to ja nie wiem. Some people even learn to use the overload without suffering too much from its effects. Are you going to sleep with me? Sean did. I don't find it attractive enough. Nie no, w sumie czemu nie? W sumie patrzył już od początku na nią tak trochę jak na coś fajnego w sumie. Więc czemu nie? Ale pewnie sceny nie pokażą jak będą spali razem, nie? No pewnie, że nie pokażę. Może to i dobrze. No ale dobra. W każdym razie... O, dostaliśmy kolejny poziom. Zdaje się. 4000 punktów. Mało trochę, no ale jest. Jakaś pani tutaj widzę stała. Kimże ona jest właściwie? Kimże jesteś, panno? Dziwna trochę. Dewotka? Czemu ona się tak dziwnie nazywa? I suggest you go to him through the Tyrael Underground. You sure got the right name, don't you? Devoted and calm as they come. Yeah, all right, I'll go. No dobra, ale co się stanie dalej, wy dowiecie się w kolejnym odcinku, więc żegnam się z wami. Na razie.